Panie marszałku, pani minister, Wysoka Izbo. Otóż z przykrością muszę stwierdzić, że to pani minister wprowadza opinię publiczną w błąd. Otóż mówiąc o tym, że dzieci, które mają indywidualne nauczanie, to nie są te dzieci, które przez wasze rozporządzenie zostaną pokrzywdzone. Otóż Honorata urodziła się z przepukliną oponowo-rdzeniową, rozszczepem kręgosłupa. Nie jeździ na wózku, ale nie może być uczniem szkoły. Może od czasu do czasu przyjść do szkoły na jakieś zajęcia. Honorata ma zajęcia, nauczanie indywidualne przyznane przez szkołę. Ale do tej pory Honorata mogła przyjść do szkoły na lekcje plastyki, na lekcje muzyki, nawet lekcje języka polskiego, bo właśnie w 2008 roku wprowadziliśmy do rozporządzenia, że dziecko, które ma nauczanie indywidualne ze względu na chorobę, może uczestniczyć w zajęciach szkolnych po to, żeby się integrowało. Mama Honoraty mówi, że gdyby nie miała kontaktu z dziećmi na lekcji, nie miałaby takiego motoru napędzającego ją do tego, by mówić. Państwo chcecie Honoratę pozbawić możliwości uczestniczenia w lekcjach. I to jest to, co jest skandalem. I przeciwko temu my protestujemy. I pani minister, jeżeli wykreślicie z rozporządzenia, które my wprowadziliśmy w 2008 roku, zdanie, że te dzieci mogą korzystać czy mieć zajęcia na terenie szkoły, to wyrzucicie te dzieci ze szkoły, zamkniecie je w domu, pozwolicie tylko na to, żeby nauczyciel szedł do dziecka na lekcję, ale dziecku już nie pozwolicie pójść na lekcję do szkoły. I to jest bestialskie w stosunku do tych najbardziej pokrzywdzonych dzieci i przeciwko temu protestujemy i będziemy protestować, bo to rozporządzenie było dobre.